Dzień dobry. Przychody spółki Atrem wzrosły o 2/3. Rynek nieruchomości czeka na program dopłat do kredytów, a my zachęcamy do rejestracji na walne zgromadzenie akcjonariuszy, grupy kapitałowej Immobile. Zapraszam na Immoraport, program o jedynej takiej spółce w Polsce. Mikołaj Jerzy. Remigiusz Iwan. Remigiusz Jaskot. Zaczynamy. Tylko do 5 czerwca trwa rejestracja na WZA GKI. Remigiusz Iwan, nasz gość z portalu analiz, był już na niejednym naszym walnym zgromadzeniu. Czym się różni nasze walne od tych pozostałych ze spółek z warszawskiego parkietu? I na to WZA już jestem zarejestrowany. Gorąco zachęcam wszystkich i abonentów portalu analiz, i wszystkich akcjonariuszy GKI do rejestracji na to walne. Czym się różni? Na pewno jest wyjątkowe pod względem liczby uczestników. Tak? Corocznie już od kilku lat to jest kilkadziesiąt osób albo więcej, myślę, że nawet ponad 100 osób. Mogę powiedzieć, że na to najbliższe zgromadzenie już ponad 90 osób z samego portalu analiz zadeklarowało rejestrację na walne zgromadzenie akcjonariuszy, więc myślę, że będzie kolejny rekord w tym roku. A dlaczego warto jeździć? Warto się pojawić tutaj? Ja uważam, że nie wszystkie zgromadzenia akcjonariuszy są takie same. Są takie, że tak powiem, suche tematy, gdzie przyjeżdżasz na zgromadzenie akcjonariuszy i praktycznie jesteś tylko maszynką do głosowania i nie masz z kim porozmawiać i po walnym zgromadzeniu wracasz do domu, tak? I takie zgromadzenia, to nie jest coś ciekawego dla inwestora indywidualnego, natomiast tu w Bydgoszczu jest zupełnie inaczej. Są wszystkie spółki, nie tylko spółka matka GKI, ale także zarządy Atremu, zarządy PJP Makrum, ale także idąc dalej w dół, zarządy czy kierownictwa poszczególnych linii biznesowych. I na przykład mi bardzo się podobają te rozmowy właśnie już na tym szczeblu, gdzie oczywiście cały czas MAR jest przestrzegany i informacje poufne, ale można sobie swobodnie już tak bardziej porozmawiać o tym, co się dzieje w danym biznesie, jakie są perspektywy. No jest taka, że tak powiem, otwarta, sympatyczna atmosfera do rozmowy. To jest główny atut. No plus właśnie tego, że przyjeżdża bardzo dużo inwestorów, bardzo różnych, z różnych miejsc, z różną wiedzą. No i to jest też okazja, żeby w sympatycznej atmosferze, przy kolacji giełdowej porozmawiać, powymieniać się uwagami, czy właśnie o spółce GKI, czy o innych spółkach. Mikołaju? No ciężko coś dodać do tego, co powiedział Remigiusz. Będą zarządy, tak jak powiedział Remigiusz, i PJP Makrum, i Atremu, i Focus Hotels, i Projprzemu Budownictwo, i PBH, ale też CDI, także zarówno dla osób, które się interesują stricte naszymi spółkami, jak i w ogóle stanem rynku w danych segmentach, będzie to okazja do ciekawych rozmów. Będzie na to praktycznie cały dzień, aż do meczu. Później wspólnie obejrzymy mecz, bo akurat w tym roku tak to wypadło, że Polska będzie grała tego dnia. A w kolejnym dniu będzie wydarzenie już organizowane przez portal analiz, czyli cały dzień rozmów o inwestowaniu. Na to też zapraszamy, czyli można to połączyć sam udział w walnym i rozmowy stricte o tym, w co jest zaangażowane GKI, z później zostaniem na drugi dzień i myślę pod szkoleniem swoich umiejętności, a dla tych bardzo zaawansowanych wymiana myśli na temat tego, kto jak inwestuje i na co zwraca uwagę. Remigiusz, a kto jest członkiem portalu analiz? Bo to są inwestorzy mali, średni. Jedno, co wiem na pewno, są to mężczyźni, bo tak się składa, że nie tylko na waszej stronie, ale ogólnie inwestorzy na GPW są to mężczyźni. Ale dementujemy, Remigiusz też pozwala się rejestrować. No tak, kobiety. My zachęcamy, żeby kobiety też inwestowały, interesowały się rynkiem kapitałowym. Wiem, no, to może mówmy inwestorzy. Inwestorzy, inwestorki. Na walne tutaj do Bydgoszczy przyjadą dwie kobiety, dwie panie z tej listy około 100 osób, więc to mniej więcej myślę, że oddaje procent, tak, kobiet, które są zarejestrowane w portalu analiz. Może to jest trochę więcej, może to jest 5-10% stanowią panie. Około 7. Kiedyś ktoś kojarzy taką liczbę, nie wiem, czy to jest badania Stowarzyszenia Inwestorów, ale tak mi się wydaje. To myślę, że my jako portal możemy potwierdzić, że gdzieś koło tej... To wreszcie akcjonariuszy, którzy będą, jakbym miał strzelić, ten udział będzie wyższy. No to dobrze, to przynajmniej te panie nie będą może czuły się tak bardzo wyobcowane. Chociaż w zeszłym roku też jedna pani była i myślę, że podobało jej się. Kto jest abonentem portalu analiz? Ich jest 2400 osób w tej chwili, którzy są abonentami. Przekrój jest bardzo różny. Tutaj naprawdę
nie można wskazać na jakąś dominującą grupę. Natomiast co łączy wielu ludzi, wielu tych abonentów, to jest to, że są takimi samotnikami w swoim środowisku, tak? Czyli w domu nie za bardzo masz z kim porozmawiać o inwestowaniu, tak? To często się przewija, tak? Że nikt cię w domu, w rodzinie, mało kto cię rozumie, wśród znajomych też tak nie do końca. I właśnie takie spotkania, widać jak ci ludzie się otwierają, tak? Przyjeżdżają, po prostu cały czas jest rozmowa. Jak ktoś jest postronny, to po prostu jest w szoku, nie? Ile można o tej giełdzie rozmawiać, nie? To jest właśnie taki charakterystyczny wyróżnik tych osób, że są zakręcone pod kątem rynku giełdowego. No i nie za bardzo mają z kim rozmawiać u siebie. No to prawda, no coś w tym okresie tak zwanej BES-y musieli robić, bo teraz się mówi hossa, więcej ludzi, rachunki otwierane, ale te osoby, które już na naszym walnym od kilku lat są, no to przetrwały też te okresy, gdzie to w zasadzie znaleźć kogoś, kto rozumie, na czym polega inwestowanie w akcje, bo to pewnie jest, mimo tego, że Remigiusz głównie, czy specjalizacja Remigiusza wywodzi się z obligacji, to portal analiz pewnie większość pokrywa akcje, ale rzeczywiście trudno było znaleźć takie osoby. Jeżeli chodzi o taki przegląd umiejętności, no to mówię, na takim spotkaniu będą i zarządzający funduszami, i można powiedzieć analitycy, tacy tam na przykład jak ja, tak, którzy zajmują się analizą spółek i dzielą się tymi informacjami na przykład na Twitterze, po bardzo różne branże, tak, lekarze, prawnicy, wolne zawody, czyli na przykład informatycy, tak. Każda branża tutaj jest już reprezentowana i tutaj nie ma jakiejś dominacji. Jak ja miałem okazję w zeszłym roku w tą sobotę uczestniczyć, to ktoś zaczął taką prezentację od swojego loginu i powiedział, że już nie jest tylko loginem, że teraz każdy wie, jak on wygląda. Także to też pewnie jest dla nich później, bo oczywiście jak to na każdym portalu zakładam, że tam też są osoby bardziej aktywne i mniej aktywne i pewnie te bardziej aktywne przy okazji można je poznać i zobaczyć, kim są, kto się ukrywa pod tymi różnymi loginami. Tak, to też jest ciekawe doświadczenie. Spółka Atrem podała wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Przychody wyniosły 32 miliony złotych, a zysk 1,8 miliona. Mikołaju, jak postrzegasz wyniki w pierwszym kwartale dla spółki Atrem? No na początku chciałbym pogratulować całemu zespołowi Atrem, no bo kolejny kwartał dobrej marży, oby tak dalej. I z tego sprawozdania, no rozłożenie tego portfela zamówień na kolejne kwartały wskazuje na to, że kolejne kwartały też pod względem przychodowym powinny być rekordowe. Teraz czas oczywiście i największe wyzwanie przed całym zespołem Atremu na pozyskiwanie nowych zadań. I to z jednej strony oczywiście jest spore wyzwanie, bo są duże zadania, które się kończą, takie jak Wody Polskie, czy no wiadomo, Orlen trwa, ale on nie będzie trwał wiecznie. Teraz trzeba pozyskiwać nowe zadania, to jest duże wyzwanie. Ale z drugiej strony też słyszy się, że bardzo dużo się projektuje z uwagi na KPO, które już tam wchodzi, ale jest ono skupione głównie na inwestycje w sieci, dużo jest na etapie projektowym. To musi się przekładać pewnie niedługo na przetargi. Powiedziałem specjalnie niedługo, bo po prostu nie wiem kiedy, ale wydaje się, że to się zacznie przekładać na przetargi, bo po prostu te pieniądze mają termin ważności i trzeba po prostu je wydać, inaczej przepadną. Poza tym cała ta sfera obronności, ostatni kontrakt pozyskany przez Atrem w formie Wybuduj jest właśnie dla polskiego wojska. Słyszymy, że z tej obronności będzie coraz więcej zadań. Tu podobnie jak w elektroenergetyce, nie ma nieskończenie wielu polskich firm, które są w stanie te projekty realizować. Także jeżeli te zapowiedzi będą przelewane na przetargi, no to na pewno to będzie rzecz, która będzie ułatwiała utrzymywanie czy nawet powiększanie portfela zamówień. Remigiuszu, spółka Atrem to jest jedna z tych, które są na Twoim radarze w ramach portalu analiz. Jesteś już po gruntownej lekturze raportu. Co tam znalazłeś?
Raport tak przeczytałem, zapoznałem się. No, moja ocena podobnie jest pozytywna, tak, w wyniku pierwszego kwartału. Przychody już były wcześniej znane, więc tutaj zaskoczenia nie ma. Marża bardzo dobra na realizowanych kontraktach, więc koszty pod kontrolą, tak, jeżeli chodzi o te koszty zarządu, koszty sprzedaży, więc siłą rzeczy i wynik wychodzi dobry. Bardzo fajny backlog, jeżeli chodzi o najbliższe 12 miesięcy, choć tutaj zastanawiam się, czy te najbliższe kwartały, w sensie ten drugi, trzeci, to będą jeszcze takie wysokie przychody, czy jednak jeszcze będzie oczekiwanie na ten Orlen, który gdzieś tam według słów zarządu pod koniec chyba roku ma bardziej ruszyć. Bardzo fajne przepływy pieniężne, tak, czyli tam środki finansowe w grupie rosną. No ogólnie można powiedzieć, że laurka jest, tak. Środki finansowe się gromadzą, gdzie jak miałbym znowu szukać takich już tam na siłę, do czego można by się przyczepić, tak, no to te środki są rozdysponowane w formie pożyczek do głównego akcjonariusza, ale tu w przeciwieństwie do PJP, no można powiedzieć, że wytłumaczenie jest, tak, bo Atrem deklaruje inwestycje w biometanownię, tak, i gdzieś tam można powiedzieć, że te środki zapewne już jakieś przeznaczenie mają, tak, gdzieś czekają. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, ale taka jest moje są przewidywania. Co takie znaki zapytania, czy nie wiem, jak to nazwać, czego mógłbym oczekiwać więcej po raporcie, to właśnie takich wskazówek co do przyszłego poziomu marż, tak? Czy te marże, co w tym pierwszym kwartale udało się osiągnąć, to jest naprawdę bardzo wysoka, czy to jest coś powtarzalnego, czy wynika na przykład z tego, że zakończyły się jakieś kontrakty, na których, jak to grupa ma w zwyczaju, tak? Że ujawnia wszystkie niewykorzystane rezerwy w momencie rozliczania kontraktu, tak? Więc taki inwestor jak ja, jeżeli pomyśli, że ta marża jest czymś powtarzalnym, tak, to rzeczywiście perspektywy rysują się świetnie. Natomiast bywa tak, że czasami następny kwartał zaskakuje marżą w drugą stronę i wtedy na przykład jest wyjaśnienie, że początkowa faza realizacji kontraktów, tak? Tutaj gdzieś tam... Znaczy to ja może na te dwa, chyba że jeszcze coś tam masz, tam zbierzemy, to na te dwie ostatnie rzeczy, no to z jednej strony oczywiście te środki mają być później też wykorzystywane do dalszego rozwoju Atremu, z drugiej strony też Atrem dostał rekomendacje i zarządu, i teraz też Rady Nadzorczej na wypłatę dość wysokiej dywidendy. Praktycznie zdecydowana większość zysku z poprzedniego roku jest przeznaczona na dywidendę, co też myślę daje jakąś perspektywę dłuższą terminu, co tam ewentualnie z tymi nadwyżkami jest planowane. Jeżeli chodzi teraz o marżę, to my mówiliśmy już, bo oczywiście, że każdy kontrakt jest inny, oczywiście, że też te główne ewentualne poprawy występują na końcu, ale my dawaliśmy trochę taki sygnał, że w tym budownictwie specjalistycznym, z racji tego, że też ryzyko jest większe, z reguły te marże są wyższe. Jakie oczywiście my nie dajemy prognozy co do marż. Jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, to, że teraz w tym portfelu zamówień nie ma już tematów zadań realizowanych z okresów przed przejęcia. Te wszystkie tematy są pozyskane już za nowego i zarządu, i nowego akcjonariusza, więc uważamy ten portfel za zdrowy, a co będzie w kolejnych kwartałach, no to proszę śledzić i ten kanał, i przede wszystkim sprawozdania finansowe. Jeszcze jeden wątek. Nie chcę spekulować odnośnie kursu Atremu, tym bardziej, że on i tak rósł dość mocno w ostatnim czasie, ale jednak skorzystając z tego, że mamy człowieka z zewnątrz, chcę zapytać, jak patrzyłeś na to, że te wyniki twoim zdaniem były dobre, a tego dnia, kiedy opublikowano raport, kurs spadł. To jest taka strefa, gdzie my nie wiemy tak naprawdę, co kieruje inwestorami, czy możemy się czegoś domyślać? Ciężko mi powiedzieć. To akurat jeżeli chodzi o reakcję kursu na te wyniki, to dla mnie była dziwna, tak? Bo przychody były wcześniej znane, a marża i wynik okazały się bardzo dobre, więc tutaj trudno być negatywnie zaskoczonym, jeżeli chodzi o wyniki. Również jeżeli chodzi o perspektywy, nic złego w raporcie nie widziałem, wręcz przeciwnie, to ten gwałtowny wzrost tego backlogu krótkoterminowego do 12 miesięcy pokazuje, że te wyniki rzeczywiście mają szansę mocno przyspieszyć, tak, w najbliższych 12 miesiącach.
Więc trudno mi tutaj spekulować, na co, czy inwestorzy liczyli na coś więcej, czy może akurat ktoś miał taki plan, że po dobrych wynikach wychodzi ze spółki. To... Czyli może za Buffettem w krótkim terminie to kasyno, w długim waga. No ja też tak mówię. Czasami właśnie się pojawiają takie dyskusje u nas na portalu, czy że jakiś kurs tam kilka procent w ciągu dnia spadł, czy wzrósł, bo ktoś tam znany kupił, czy coś. Mówię, w perspektywie 12 miesięcy to nie ma znaczenia, tak? To dzisiaj plus 5 czy minus 5%, bo za 12 miesięcy wszyscy będziemy myśleć nie o tym, czy ktoś kupił, czy sprzedał dzisiaj, tylko o tym, jakie wyniki spółka pokazała i jakie ma perspektywy, bo to jest najważniejsze dla tego kursu akcji. Nie? Więc wracając do Atremu, inna kwestia to jest wycena, tak? Co rynek dzisiaj wycenia, tak? Wycenia na pewno już poprawę wyników Atremu, więc pytanie teraz do jakiego stopnia, to już każdy indywidualnie może swoje tam wskaźniki, swoje prognozy ustalić, więc na pewno już poprawa jest w cenie, tak? Pytanie teraz, czy Atrem będzie poprawiał wyniki tak, jak oczekujemy, czy szybciej, czy może wolniej. Na naszym kanale jest już dostępna rozmowa z prezesem Atremu, gdzie Andrzej Gławski skomentował wyniki za pierwszy kwartał, więc zachęcamy do obejrzenia. Rzut oka na kursy akcji. Zaczynam jak zawsze z spółki Atrem. Aktualny kurs 13,25 zł. PJP Makrum 18,55 zł. Grupa kapitałowa Immobile 3,22 zł. Trzecia droga, jedna z partii rządowej koalicji, nie poprzeflagowego programu Platformy Obywatelskiej, czyli kolejnego programu rządowych dopłat do kredytów hipotecznych. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, lider Polski 2050, powiedział tak: nigdy więcej programów typu bezpieczny kredyt 2%, który wzbogacił deweloperów w metropoliach i doprowadził do wzrostu cen w całej Polsce. Remigiuszu, jak odebrałeś te informacje? I tutaj jeden wątek krótki, bo wyceny deweloperów nie drgnęły, przynajmniej tego pierwszego dnia, a ten większy wątek, jak w ogóle na to patrzysz długoterminowo, jeśli chodzi o program wsparcia dla rynku mieszkaniowego? No, temat jest bardzo ciekawy, tak? Wiadomo, z czego się wzięło teraz to całe zawirowanie, tak? Mieliśmy ten program Bezpieczny Kredyt 2%, który mocno namieszał na rynku. No i teraz oczekiwania, przynajmniej części, są takie, że jak wszedłby program 0%, no to ten rynek jeszcze bardziej można zdestabilizować, więc ostrożność mnie nie dziwi. Natomiast tutaj pan Hołownia chyba mocną woltę zrobił, tak? No pierwsza była Lewica, która też przebąkiwała, że nie jest skora. To miał być taki układ, że Lewica może poprze ten program, jeśli będzie program społecznego budownictwa. Natomiast ty użyłeś takiego ładnego sformułowania, że ten program PiS-owski stworzył zawirowanie. To jest niesamowite, że można pokazać na wykresie, jak rosły ceny mieszkań w Polsce. Dokładnie moment, w którym ten kredyt został uruchomiony, ten program, i to jest po prostu mocny wzrost cen w całej Polsce. Dokładnie. No problem jest taki, dlaczego ten program się pojawił, czy w którym momencie? Pojawił się wtedy, kiedy wystrzeliła inflacja, Rada Polityki podniosła stopy procentowe, podniosła je po to, żeby osłabić akcję kredytową, tak? Żeby trochę stłumić ten popyt. Można dyskutować, czy to w kontekście tego, z czego wynika ta inflacja, to było pożyteczne, czy nie. No ale tak powiedzmy działa ekonomia, tak? Że podnosi stopy procentowe, żeby tych kredytów mniej udzielano i popyt trochę siadł, a za tym siadła inflacja, tak? No, natomiast ten program był totalnie po to, żeby pobudzić kredyty, więc to były jakby dwa zwalczające się, tak patrząc z punktu widzenia ekonomii, tak? Dwa zwalczające się byty jakieś, które nie pasowały do siebie, więc no trochę patrząc z punktu widzenia ekonomii, trochę to nie miało racji bytu, tak? No teraz można się zastanawiać, co z tym nowym programem, jeżeli on by był wprowadzony tak samo, tak? W taki sam sposób, że nagle ten kredyt jest dostępny dla wielu, no to trudno oczekiwać chyba innych rezultatów. Nie, no oczywiście. No tutaj mnie tylko zawsze dziwi soczewkowanie tych problemów na deweloperów. Dlatego, że czym deweloperzy są winni zbyt dużemu dodrukowi pieniędzy podczas pandemii? Czym deweloperzy są winni później, czyli to spowodowało później konieczność podnoszenia stóp procentowych bardzo gwałtownego i wiele osób po prostu nie było w stanie brać kredytów i kupować mieszkań.
czym deweloperzy są winni coraz większym restrykcjom unijnym co do tego, jak ma być, jaki standard energetyczny mają mieć mieszkania. To nie klient decyduje, tylko decydują urzędnicy. To też zaburza cały program budownictwa społecznego, bo te mieszkania społeczne też się nie opłacają do budowy, ani widać, że one nie są budowane z jakiegoś powodu. I teraz na taki grunt dodatkowo jeszcze dochodzi wolne podawanie gruntów, przewlekłe postępowania na pozwolenia na budowę i co blokuje tą podaż. I teraz na taki rynek, który jest rozchwiany z różnych powodów, nagle podajemy znowu dużo pustego pieniądza i niektórzy się dziwią, że rosną ceny. Wiadomo, że rosną marże, no bo co deweloperzy, jak ktoś chce kupić drożej, a nie taniej, ktoś się wyprzedza, to rzeczywiście w tych metropoliach ceny bardzo wzrosły. I dobrze, że było też zaznaczone słowo metropolie, bo w takiej Bydgoszczy ten wzrost cen był raczej równy wzrostowi kosztów budowy. Nam marża praktycznie nie wzrosła w porównaniu do tej na poprzednich projektach. Czy popyt był wyższy niż by był bez tego programu? Pewnie tak. Także tylko dziwię się zawsze w soczewkowaniu, ale niestety każdy odpycha ten problem od siebie. Nikt nie chce się przyznać. Nikt nie chce się przyznać, że prowadził złą politykę podczas pandemii. Nikt nie chce się przyznać, że prowadzi złą politykę monetarną. Nikt nie chce się przyznać, że ma rozwlekłe, przedłużone procedury administracyjne. Nikt nie chce się przyznać do tego, że nie udostępnia gruntów. Wiadomo, deweloperzy są łatwym chłopcem czy dziewczyną do bicia, w zależności kto prowadzi, także... Tak to przedstawiłeś, że deweloperzy są tak naprawdę tutaj pomawiani przez opinię publiczną. Nie, deweloperzy trochę jak klienci, oni są jakby biorą te regulacje, które są. Oni działają w określonych warunkach, natomiast też mają swoje za uszami. To, że powstają książki o patodeweloperce kolejne, to nie wzięło się z niczego. To jest po prostu obraz Polski w roku 2024 i to, że jedna władza dokonywała błędów i te błędy były powielane przez kolejnych, to nie znaczy, że deweloperzy tutaj nie można im wiele zarzucić, bo uważam, ale to uważam, że oczywiście można. Patodeweloperkę jak najbardziej, tylko rozmawiamy o różnych problemach. Tylko, że powiedziałeś, czym deweloperzy są winni, to może nie chodzi o to, że są winni, tylko, że oni są właśnie beneficjentami tych programów, tak? I stąd może takie skierowanie, dlaczego posłużę się też wypowiedziami z Forum Portal Analiz, dlaczego akurat ta grupa dostaje dofinansowania, w sensie klienci, tak, dostają dofinansowania, żeby mogli kupować od nich produkty, a nie inne branże, tak? Dlaczego tam... Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że stabilna polityka monetarna dla całej gospodarki jest dużo lepsza niż niestabilna i punktowe pomoce. To tylko, że to nie deweloperzy ustalają te regulacje. No. Znaczy, jeżeli ktoś udowodni, że tak było, że to deweloperzy zagłosowali sobie sami tą ustawę, że się zmienili na chwilę z tymi posłami, którzy tam siedzą, oni kliknęli i wyszli, to będzie zupełnie inna rozmowa, ale fakty są takie, że można dawać jakieś tam, rzucać jakieś pomówienia, które nie mają za dużo wspólnego. Nie, to nawet nie chodzi o pomówienia, tylko bo chodzi o to, kto ma pieniądze na lobbing na przykład, tak? No wiadomo, że jeżeli jesteś branżą, która jest silna, bogata, ma doświadczenie, no to masz po prostu te jakieś strefy wpływu, tak? Zresztą chyba z Ministerstwem Finansów tak byli zatrudnieni nawet, tak? Influencerzy, którzy lobbowali, tak? Za poprzednim kredytem, jeżeli się nie mylę, tak? Więc... Ale jeśli chodzi o lobbing, to słowo chciałbym użyć w innym znaczeniu. Ciekawe jest to, że między innymi na Twitterze bardzo było wiele głosów sprzeciwu wobec tego kredytu i pan minister Hetman, co się odezwał na Twitterze, to był tam miażdżony tymi, no w różny sposób, ale bardzo dużo było tych komentarzy. Zresztą on mówił, że sekretarki w ministerstwie nie nadążają z odbieraniem telefonów osób, które są oburzone tym pomysłem. I wiele powstało w ostatnim czasie takich profili na Twitterze wyśmiewających pomysły tego kredytu, czy też ideę w ogóle betonowego złota. I to się gdzieś zaczęło tlić właśnie na tej platformie i gdzieś to przeszło tak szerzej. Takie wrażenie. Że wyszło z tej bańki już jakby. No niestety tak to działa, tak? Niestety, że profile takie, im bardziej kontrowersyjny profil, tak, tym większy zasięg na przykład, tak? I
gdzieś zaczyna brakować miejsca na taką merytoryczną dyskusję, tak? O plusach, o minusach, o tym, co należy robić, a zaczyna się Twitter takie... od tego jest, żeby tam poddymić, tam chyba nikt na merytoryczną taką dyskusję tak do końca nie liczy. No, są też dobre konta. Są świetne konta, no właśnie, tak, ale zawsze tylko... się możesz nadziać na takie, które odbiera chęć do dyskusji. No tak, ale to rozmawiamy o ostatnich dwóch latach, tak? Bo nie, ten program to trwał nawet pewnie niecały rok, tak? A wystarczy sobie prześledzić na przykład wyniki CDI, gdzie ceny rosną na wszystkich osiedlach, marża nie rośnie. Jaka jest przyczyna? Jesteśmy na tym samym rynku, możemy sobie nawet to oczyścić poza ten kredyt. Przyczyną oczywiście są dwie. Regulacje unijne, a drugie wolne podawanie nowych gruntów na rynek, przez co to nie jest elastyczne. To jest akurat w naszym interesie, że nie ma za dużo podawanych nowych gruntów na rynek bydgoski. Więc i teraz wszystko się okaże, zaraz mamy wybory. Ja sobie zadaję pytanie, czy ktoś będzie myślał o tym, jak ci politycy będą głosować, kiedy znowu będą zaostrzane regulacje co do energooszczędności budynków, co do tego, jakim źródłem mają być zasilane i to ciągle zmieniane. Czy ktoś w ogóle będzie myślał w tym kierunku, że to, jak on będzie głosował, będzie miało wpływ na to, co będzie potem powodowało wzrost na przykład cen takiego dobra, o jakim mówimy, bo to jest głównie regulacje wpływają na tą zwiększoną cenę. Nie wiem, tych dyskusji nie słyszę. Zgodzę się z tobą, że tak, że to będzie miało wpływ i wydaje mi się, że... bo ja nie jestem przeciwnikiem samych regulacji, jeżeli chodzi o Unię, tylko uważam, że gdzieś za mało pilnujemy naszych interesów, tak? Jeżeli chodzi o właśnie te regulacje. Bo chyba się wszyscy zgodzimy, tak, że chcemy żyć w jakimś świecie takim czystym, ekologicznym i mieszkać, że tak powiem, w fajnym, zadbanym i ekologicznym mieszkaniu. Tak? Tylko pytanie, czy rzeczywiście wszystkie regulacje, które są wprowadzane, są robione z myślą właśnie o takiej naszej dobrej przyszłości, czy jednak o czyichś interesach i gdzieś tam... No tak, ale teraz już widzimy, jakie żniwo i to bardzo złe żniwo dla całego rynku zbiera wcześniej wprowadzona dyrektywa budynkowa w Niemczech. Widzimy, jak ten rynek nieruchomości dodatkowo z drogim kredytem, jak on jest tłamszony jeszcze przez tą regulację. I co słyszymy od niektórych polityków, że też trzeba szybko ją wprowadzić i zaoferować zielone kredyty. No to co tam się nie udało, tu ma się udać, no to... No to chodzi, no potrzebna jest jakaś refleksja. Tak, poza tym się zmienia otoczenie, się bardzo zmieniło otoczenie geopolityczne. Co innego można robić, kiedy mamy stabilną, przewidywalną gospodarkę, a co innego, jak mamy wojnę za granicą i jak europejska gospodarka walczy o życie. Bo my jesteśmy w Polsce, która sobie radzi super. Tamte gospodarki walczą o życie. Czy walczą o życie, czy myślą o tym, jak zbiorowo popełnić samobójstwo, to już, że tak powiem, zostawiam słuchaczom do oceny. Na koniec kilka odesłań i poleceń. 7 czerwca, w piątek, będziemy w Karpaczu na konferencji Wall Street. Tam właśnie Mikołaj weźmie udział w panelu Energetyczna transformacja Europy, koszty czy szanse. Polecamy także wideo na kanale FX Mag. To rozmowa Mikołaja właśnie o grupie kapitałowej Immobile, o tym, czym się zajmuje nasz konglomerat i na czym polega jego specyfika. A jeśli chodzi o informacje finansowe, o tym, co wydarzyło się w spółce, polecamy analizę obecnego tutaj Remigiusza na portalu analiz właśnie grupy kapitałowej Immobile. Jak zwykle polecamy stronę odbierzniespodzianka.pl, gdzie jest sporo ciekawych ofert, między innymi też oferty osobne, takie już naprawdę najlepsze dla akcjonariuszy. I raz jeszcze zapraszamy na nasze walne, a wirtualnie widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że już mój głos wróci do normy. A z Tobą, Remigiuszu, widzimy się 21 czerwca w restauracji La Rosa w Wirowcu Immobile K3. Tak, o 14. Zapraszamy. Jak Ciebie znam, to już uchwały masz przerobione i już wiesz, jak zagłosujesz. Oczywiście. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.